Słuchajcie, chcieliśmy od razu na początku powiedzieć, że jesteśmy... No pozdrowić chcieliśmy tutaj pełne trybuny ludu opolskiego. No i jesteśmy dla was pełni podziwu, że po raz pierwszy w tak skomplikowanych warunkach naszej rzeczywistości zareagowaliście tak spontanicznie na widok sądu. Tylko... Krew nas zalewa, żeście nie wstali. Jeszcze raz wejdziemy. Proszę wstać, sąd idzie! Wstawajcie, wstawajcie, majestat prawa! No siadajcie teraz, siadajcie. Jedno, co możemy wam dzisiaj zagwarantować, to jest to, że będziecie siedzieć. Macie to jak w banku. Tak, kolego mecenasie, zanim cokolwiek, zanim otworzymy dzisiejszy proces krajowy, chciałbym się zapytać, czy świadkowie, czy w ogóle wiecie, co to jest sąd? I słuchajcie, czy wy wsiądziecie, czy nie? Oj, porządkowi w tych białych opaskach, oj, żeście dali powalić, oj, żeście dali powalić dzisiaj, no. Bo oni wpuszczali z dowodem osobistym. Dobra, choć nie pada chociaż. Gorąco. Mam takie teraz do państwa pytanie. Kto z państwa między sierpniem 80 roku a sierpniem zbliżającym się 81 roku wszedł w konflikt z prawem? Ręka do góry. Nie, nie, chcecie, nie rozumiecie. Ja nie pytam się, kto należy do Solidarności, ludzie. Proszę, naprawdę, żebyście źle nie zrozumieli. W związku z tym, ponieważ nikt nie był z was w sądzie, powiedzmy, trzeba wam wytłumaczyć, na czym polega cały proces w sądzie i z czego się sąd składa. Montesquieu już napisał, że jak wymyślili systemy, to od razu podzielili się na władzę wykonawczą, ustawodawczą i sąd. Sąd to my. Ja występuję tutaj jako prokurator, czyli oskarżyciel publiczny numer jeden, a on jest obrońca z urzędu. Można mówić macenas. W związku z tym ja będę cały czas oskarżał, a on będzie państwa bronił, jakby chciał. Kolego mecenasie, zanim otworzę proces, chciałbym zauważyć, że obyczaje się w kraju zmieniają, że ostatnio bałagan dominuje. Dał się tutaj zauważyć, ponieważ nie wszyscy wstali. Co mecenas na to? Ja myślę, że po prostu wstali tylko ci, których dręczył głód. Dręczył głód. No, a kolega wstał dlaczego, no? No, pojechał odruchem Pawłowa. Co to Pawłowa? No to wtedy jak żołądek myśli, a nie głowa. No. No, bo tutaj jak tak patrzę, słuchajcie, niektórym by się przydało Jezioro Cudów. A co to jest Jezioro Cudów? To kolega mecenas nie wie nagle, co to jest Jezioro Cudów. Jezioro Cudów to jest, jakby to najkrócej powiedzieć, uzdrowicielski charakter posiada. Jakby na przykład ktoś tam wskoczy, a jest mały, to wychodzi duży. To jest lekko wysiejący. Dlaczego mecenas nie pojedzie tam nigdy, no? To nie ma tam co jeździć, bo już jezioro jest obstawione. Obstawione tam już leczą prominentów naszych. Teraz ostatnio był taki, którego przywieźli, wrzucili na nosza go przynieśli, bo już był ledwie, z noszami go wrzucili, wyjmują, nosze mają nowy prezent. Tak to działa. A? Wie, który kolega mecenas, gdzie to jeszcze nie? A to już wiem, to no. Jest to jezioro, gdzie jednemu sekretarzowi ukazała się Matka Boska z Wałęsą w klapie. No, nareszcie, no, to jest to.
Pora będzie przystąpić do otwarcia naszego procesu, konkursu, sądu konkursowego, można powiedzieć, który będzie składał się z trzech części. Mm-hmm. Tu w naszych aktach nie wszystko jest napisane. Ja nie wiem, gdzie mecenas ma wszystkie akta, czy nie? Mam wszystkie, ale mam bałagan. Tak. No niestety, ja przepraszam w ogóle wszystkich za te... My w dalszym ciągu tak zaczekamy, aż wy usiądziecie, bo chodzicie tam bez sensu, naprawdę. Stąd to widać dobrze. To już jest nie organizacja, tylko jest kalectwo. Właściwie to jest kryzys, można powiedzieć, tak wygląda. To jest kryzys. A co to jest kryzys? Brat Ramzesa, kolega nie słyszał, nie? Gdzie kolega kończył prawo, gdzie? Ja kończyłem Sorbowicz. To się czuje, a czym popijał? A co kolega kończył? Ujoty. Jakie ujoty? No te ujoty, Toyoty takie zresztą. Nie fascynujmy się Japonią, bo to już dochodzi do wariacji, słuchajcie, z tą Japonią. A dlaczego się nie mamy fascynować Japonią, kolego? Ja znam jednego człowieka, który powiedział, że my możemy sobie drugą Japonię zrobić. No, żeby Kambodża nie wyszła, kolego. Jedziemy. Słuchajcie, pora rozpocząć ten proces krajowy, bo my do rana nie skończymy, no. A jaki kolega ma samochód? Ja mam Toyotę. A kolega? Toyotysz. No. Witamy gorąco i serdecznie na pierwszym krajowym procesie otwartym przy drzwiach zamkniętych w ramach 19. Krajowego Festiwalu Piosenki. A co ma wspólnego prokuratora z Festiwalem Piosenki, kolego? No to kolega nie wie. No dużo ma. Niektórzy cienko śpiewali, niektórzy będą cienko śpiewać. Jesteśmy już po przesłuchaniach i brakuje wielu znajomych twarzy dzisiaj w amfiteatrze. Tyle ma wspólnego prokuratora z festiwalem, no. A prokuratura z kulturą? Oj, ale to tyle co ja z panem, nic na razie, no. Ale może mieć wspólne cele, jak dobrze pójdzie. Byle nie od północnej strony. Kolego mecenasie, proszę państwa, chciałem serdecznie powitać i ogłosić dwa hasła, pod którymi odbywa się dzisiejszy proces. Pierwsze hasło to jest to, że od nowa na sierpniu się zaczęła i oby na sierpniu się nie skończyła. To jedno hasło. I drugie, tyle słońca jest w areszcie, nie widziałeś tego jeszcze. Przy okazji chcieliśmy gorąco i serdecznie wam przekazać najserdeczniejsze pozdrowienia od prokuratury generalnej. Od Sądu Najwyższego. I ostatecznego. Jakiego? Ostatecznego. Jakiego? Co to jest? No, Bóg. A, no. No Bóg, bo, no Bóg. To się mówi... Jak to się mówi? Między Bogiem a prawdą. Proszę państwa, serdecznie... Proszę... No. Tak się mówi. Witamy gorąco, teraz uwaga, ławników, sędziów śledczych, biegłych, świadków Jehowych. Witamy korespondentów i obserwatorów Trybuny Ludu, no jest Deutschland i Rudę Oprawa. To. Piszcie, piszcie, dużo piszcie, byle to nie odbiegało od prawdy. Tak, proszę pani. Słuchajcie, jeszcze. Witamy. Gdzie oni są? Są na pewno. Obrońców starego porządku. Którzy mają ostatnio duże kłopoty z elementem. Słuchajcie, krótko mówiąc, witamy wszystkich gorąco i serdecznie w Opolu w ostatnich dniach wolności. Ty się przestań zachowywać, jakbyś miał jutro na wolność wyjść. Dostaniesz 25, to... No to nawet ja cię z tego nie wyciągnę. Przystępuję teraz do odczytania pełnego aktu oskarżenia, który wpłynął do nas, na nas. Od nich. Drodzy i szanowni... A co to, jeszcze raz będziemy czytać? Jak to jeszcze raz? No przecież telewizja podała pełny tekst. Tak? To słuchajcie, to tym lepiej. To od razu przystępujemy do przesłuchań. Kto ma? On ma zejść? A niech stoi, będzie siedział. No. Pierwszego oskarżonego wprowadzić.
Prowadzić pierwszego oskarżonego. Co? Jest. Imię, nazwisko. Jacek Zwoźniak. Sama? Jacek Zwoźniak. Dobrze, a to? Budka z piwem, moja o, placówka jedycyjna. Wspólnicy, tak? Wspólnicy to są, dobrze, no. Narkomanki czy nie? Nie. Co? Nie. Nie jedzą zupy pomidorowej. No. A oskarżony, proszę o spokój! Oskarżony zna bajkę o narkomanie czy nie? Nie. To trzeba znać. Brzmi następująco, prochy wpieprzasz i w proch się obróci. A o co on jest oskarżony? On jest oskarżony z paragrafu 12 ławo przysięgłych. Skład ławy przysięgłych wymienimy za chwilę. Zeznaje Jacek Zwoźniak, syn robotnika i chłopa. To tak jak ten major z Bydgoszczy. No to nieważne jest, kolego, będę to teraz jest inny. Oskarżony jest o łamanie paragrafu 68, który brzmi: inne ważne przyczyny państwowe. A jakie to inne ważne są? A co pan go broni? Co pan go broni, kolego? Inne ważne to jest taki, że to jest dodatek. W 1976 roku krzyczał głośno: Polska gola, Polska goła. Gola chyba. Nie, mnie interesuje prokuratora, czy on ma L przedniojęzykowe, czy tylnojęzykowe. Krzyczał: Polska gola. Kolego prowokatorze. Ja go... Chciałem powiedzieć, że w 76 roku rzeczywiście Polska była goła. A dlaczego kolega mecenas mówi w czasie przyszłym? Słuchajcie, kolego Zwoźniak, my z kolegą z mecenasem idziemy do sali numer 145. A gdzie jest sala 145? No gdzie może być? Jak tu jest dziedziniec, to tam jest URL, nie? No, gdzie aha, no tam. Piosenka o potrzebie rzetelnej informacji do samego końca. Są to takie czastuszki rockowe, które nazywają się Kanał, czyli o tym, w co nas wpuszczono. Stanął same przed zakrętę, przecież on tu nigdy przedtem nie stawał. Co mi praca radio krzyczy, że znajomy motorniczy miał zawał. Nie dziw, że się burzy tłuszcza przez to, że się ciągle spuszczają w kanał. Cały świat puszcza nas w kanał. Znowu zaciągamy długi telewizor, więc za drugi włącz kanał. Nieudane było lato, telewizja mówi, a to ci kawał. Nie mam co jeść na kolację, no bo przez całe wakacje deszcz. Jau! Cały świat puszcza nas w kanał. Małe straty, duże zyski, nie spuszczają wszyscy wszystkich. W perspektywie mamy bliskie wielki kanał. Kiedy jeść będziemy mięso, czy już premier to zwałem znowu? Na piechotę do roboty, kto to w co drugie soboty iść kazał. Kto na łasce wyciął serce z cyzorykiem, PRL-ce podpisał. Cały świat puszcza nas w kanał. Andrzej Wajgaki kanał. Ludzie sobie gadu, po potrzebne im.
przykład dla Tuski. Zaczął! Kto nam wstrzymał dopływ ropy, chętnie by w gazecie o tym se czytał. Póki co puszczają w kanał. Żąda rolnik, piekarz, pokaż prawdy, samej prawdy to każdy by chciał. Człowiek sprzeda krawat spodnie, byle prawdy się cokolwiek do wiedział. A nie byłoby problemu, żeby jeden tak drugiemu zaufał. Więc zaufajmy, zaczekajmy i nie dajmy już nigdy puścić się w kanał. My z urzędu w imieniu prokuratora i sądu chcieliśmy naprawdę zrozumieć was, bo patrząc na was widzimy, że wy już trochę śpicie, jest godzina późna, ale jednocześnie się bardzo cieszycie. Wiemy, z czego się cieszycie. Po prostu cieszycie się z tego, że sprawiedliwość, która została zapoczątkowana na Pomorzu, dotarła już na ziemię opolską. W drodze do Sosnowca. I do Grudnia. Kolego, znacznie wcześniej ten proces się skończy, ale musimy dokończyć otwarcia tego procesu. Dlatego witamy, serdecznie witamy zebranych. Żegnamy skazanych. Nie. Kolego mecenasie, kolega tak mówi, jakby wyroki już zapadły. A co to kolega ze mną w kulki gra? My. Kolega nie był w kancelarii i nie widział prawomocnych wyroków? O czym kolega mecenas papla w ogóle, że tak powiem, no? O czym? O jakich wyrokach? No wyrokach, które zapadły. A my do nich tylko dopasowujemy paragrafy. Kolego... I daty. I nazwiska. Kolego mecenasie, kolega przestanie papla. Czy kolega chce doprowadzić do tego, żeby za 5 czy 6 lat ktoś zapukał o 4 nad ranem do pańskich drzwi, przyprowadził tu do mnie i ja się zapytam, coście gadali z nocy z 26 na 30 w Opolu? Chcecie doprowadzić do tego? O nie, kolego, byłby to najnieszczęśliwszy dzień w moim życiu. No, my musimy... Co się dzieje? Pełzająca kontrrewolucja. To mam... Teraz dopiero zauważyliście. Jeszcze... Mamy sprawę na wokandzie? Mhm. Jest numer 1655 przez CX 12-26-81. Matematyk. Tak wygląda wykolejenie. A w 68 warchoł. W 70 chuligan. A dzisiaj element. Ta zmienia. Tak jest. No to co, słuchajcie, imię i nazwisko? Stanisław Zygmunt. O, króla mamy. Słuchajcie, jesteście przed majestatem prawa, więc się zachowujcie. Że nie chodzi o to prawo, ile o majestat. No. I to ja nie mówię. Jest kolegium. Mecenasie. A czy oskarżony może wymienić 3 króli? Ale o jednego mogę się pomylić. 2. My się możemy mylić. Wy musicie tylko prawdę mówić. I nie chodzi nam o dupków żołędnych. Trzech króli. Czerwiennych? Proszę? Czerwiennych? Nie, winnych. No. To by było Bolesław, Władysław, Stanisław. No to się jeszcze okaże. Ma kolega adwokata? Mam tam... Kancelarii. Idziemy się zaaplikować. Ja sam się będę bronił. My, kurczaki polskie, dziękujemy rządowi za umieszczenie nas w prawach sprzedaży rynkowej tak wysoko jak świnie polską czy bydło konsumpcyjne. W zamian za to zobowiązujemy się nie odlatywać w tym roku do ciepłych krajów. Idzie drogą, kurcze blade, pcha taczki z dobytkiem. Przepędzono jest kurnika, bo chore i brzydkie. Ledwo idzie, kurcze blade, wygląd ma mizerny.
do lecznicy się dowlokło, padło na portierni. Tylko patrzeć, jak niebawem wyciągnie kopyta. A gdzie twoje skierowanie, dyżurny się pyta. Wnet na nosze je złożyli i nieśli po piętrach do znanego specjalisty, doktora Jastrzębia. Coś dolega, pyta jastrząb, nabijając fajkę. Wciąż mi kurcze odpowiada, odbija się jajkiem. Niechaj pacjent się rozbiera, zaraz coś poradzę. Oskubane kurcze blade stanęło na wadze. Blade takie anemiczne, to i ledwo dyszy. Musisz kurcze się opalić, już receptę piszę. Nacieranie majerankiem, polewanie winem. Dużo ciepła, szczyptę soli, kostkę margaryny. Wkrótce kurcze od lekarza, jeśli wyleczone. To już nie jest kurcze blade, ech kurcze pieczone. No tu, aha, jeszcze pana też. No to panie pana, słuchaliśmy radia. Słuchaliście wiadomości? Ja nie słuchałem, bo czyszczało. Nie, nasi podawali, no. Słuchajcie, wy idźcie na spacer tam, idźcie na spacer na dziedziniec, tak? No. Idźcie, tylko nie wydeptajcie trawy, bo nie będziecie mieli co palić. Kolego. Nie wiem, czy tak patrząc na nas, założyliście państwo, że mamy, jak to się nazywa? Co? Byli w sądzie. Tak, to są togi. Na pozór jednakowe, ale się różnią szczegółami. Na przykład, ja mam czerwony ślaczek, a on ma zielony. To od wykształcenia zależy. Gdzie kto studiował. No na przykład, i jeszcze ważny szczegół. Toga prokuratorska nie ma kieszeni. Prawda, kolego mecenasie? Ale wy zarabiacie. Ze 3200 na miesiąc macie. Dobra. Ja właśnie jak patrzę na kolegę mecenasa, to naprawdę wierzę w ten kryzys, no. Jak ja na kolegę patrzę, to w odnowę nie wierzę. Nie ma... Ale odnowa jest i trzeba uwierzyć. A po czym kolega poznaje? Po wszystkim, popatrzcie, trzeba się dookoła. Zawsze w pierwszych rzędach siedzieli przedstawiciele, a teraz ludzie siedzą. A, tu, słuchajcie, świadkowie, poczekajcie, bo ja wszystkich wymieniłem, ale myśmy dopiero dostali teraz pełny skład jurysdykcji naszej, szczególnie mojej. Ja muszę odczytać wam w ogóle ławę sędziów przysięgłych. Dzisiaj w ławie zasiadają. Od lewej siedzą, można powiedzieć po prawniczemu. Barbara Bujak, Lucjan Kaszycki, Władysław Szpilman, przewodniczący, Daniel Pasen, Józef Skrzech. Józiu Skrzech? No, jest. Dobrze. Krzysztof Jasiński, Maria Koterbska, Wojciech Mynarski, Zygmunt Konieczny. Sekretarz... Foga nie ma? Nie ma. Kolego mecenasie. Sekretarz jury Magda Cybulska. To tutaj siedzą przed nami. To możecie poklapać. Nie ma czym, bo parasole trzymacie, nie? Ja wiem. Co chciałem powiedzieć, ale... A, teraz wygląda fidat. Co chciałem powiedzieć jeszcze? Musimy ten kryzys, proszę państwa, jakoś rozwiązać własnymi siłami. Już nie będzie tutaj bić piany, bo to wszyscy biją te piany. Na przykład, jak oglądaliście telewizję, to zauważyliście, jakie aspekty ma ten kryzys, nie? Niektórzy ludzie uwierzyli na serio, zaczęli się benzyną oblewać, to ja to... Nie, my będziemy przypominać, słuchajcie, będziemy to przypominać. Żeby się tylko w telewizji pokazać. Tak, to się oblał benzyną, do tego doszło, no. Tak, ale to był obrazek, pamiętacie? Tu, to jest koniec poniżej pasa. Tu człowiek umiera, kroplówki w nosie, zamiast wojsk, księdza wojsko przyszło, nie? To jest coś takiego, że... A ja słyszałem, że go teraz włożyli do słoja z formaliną i po wsiach obwożą. Kolego mecenasie, to są tam... Nie, to są plotki, no. Różne plotki krążą. Słyszałem, że jak jeszcze raz mu odbije, to stację benzynową w Ajencję dostanie. No to... A? Naród gada. Czemu? No, żeby się spalił do końca, no. A
A jakby mu rok wcześniej odbyło, to by mógł robić za Knota na olimpiadzie. Panie kolego mecenasie, to są... Ja chciałem koledze mecenasowi powiedzieć jedną sprawę, że jak my nie rozwiążemy do końca roku problemów żywienia narodowego, to nam będzie groził kanibalizm. Pojawią się ludojady pierwsze. Wtedy kolega mecenas na siebie niech uważa. Jest lekko podsuszony. Pójdzie jako kabanosik. Ja mogę być zwyczajna. A i tak kolegę zjedzą. Ale zwymiotują zaraz. Przejdę reinkarnację. Ale kiedyś tak nie było. Wiecie co, dziadek mi opowiadał... Mój nie zdążył. To ma... Panie kolega mecenas słucha, no, współczuje. Widać, że u was to rodzinne jest. Szybki był. Szybki. Też włożył łopatę w bagażniku. No, bardzo dobrze. Ja mówię, że były takie momenty w naszej historii, o których się nie pisze jeszcze, ale możemy już opowiadać. Na przykład przed narodzeniem Mieszka I, ten cały okres przeanalizujmy od początku. Jako naród, jak pamiętacie, byliśmy poganiani. No cholera, no przecież. No wiecie, o co chodzi, no. Były takie czasy, że ludzie w nic nie wierzyli. Jak dzisiaj. No bo ja leżeli, byczyli się. Kamienie upali. Orzechów nie było, no. No jak dzisiaj. No. Ale to się skończyło, poszła plota w naród, że na południu Polski pojawi się Mieszko. No nie wiedzieli kto to, więc zaczęli gadać, Mieszko, to co on, Mieszko, jeszcze nie Mieszko, to jak on tutaj, Mieszko? Ja 26 lat czekam, nie Mieszko. No ludzie, wiadomo, no. Dopiero jak podali życiorys w gazetach, okazało się, że on był działaczem już, prawda, aktywnym, tam energicznym, on tam działał w latach. No do zbowidu należał. On, tak. Był taki syn kolejarza i szpaczki. I jak tylko wykapował, że żeby być kimś, to trzeba mieć biedną rodzinę. Zaczął tak pomagać innym, że w niedługim czasie wszystkie rodziny były biedne. To takie... No. A co też kolega to... prokurator wygaduje, no? Jak ten dziadka, kolegi dziadka, ten dziadek czytał tę historię, to chyba mu się kartki posklejały. Co? No, no bo Mieszko był pierwszy, a potem był Edward. My musimy... Chwileczkę. Kolego mecenasie. Jak kolega nie wie, o czym mówimy, to się kolega nie wtrąca. No, my jedziemy na skróty sobie. Od Mieszka I do Mieszka Pustego. Po prostu ciąg. No. Nie wiem, czy niewiasty zgromadzone czytały, jakie numery robił Mieszko, jak był kawalerem. Czytałyście to, nie? Nie? Oj, co ten Mieszko robił? Chodził taki nagrzany, napalony, ludzie. Szablisko mu dyndało, tak. Kolego mecenasie, nie pora leczyć kompleksy teraz, dobra? Nie moje. Tym bardziej, no. Słuchajcie, chodził taki nagrzany, napalony, tutaj, leżał sobie w hałasie do 12. W szałasie. Tak. Kolego, w hałasie leżał, hałas się zrobił i leżał. A skąd kolega wie, że on do 12 spał? No to nie, oj, nie o to, dobra, od 7 do 15, no. A przecież oni wtedy zegarków nie mieli. A skąd kolega wie, a skąd wiesz, no skąd? Historyk sztuki się znalazł, patrzcie. Taka Stasia prawie, zobacz już, no. Wiesz, no. No znają, rodzina siedzi. No. Nie wolno tak argumentować, bo nie kolega mecenas zostawi te zegarki w spokoju, bo ja tu zwariuje zaraz, no. Się czepił jak rzep się gogo na zegarku. Nie wolno tak argumentować, bo nikt tego nie wie, czy oni... W tych czasach mieli już zegarki, czy nie? Nikt tego nie wie. Nasi słynni grzebolodzy nie wykopali żadnego, to nie wiadomo. A może mieli zegarki? I co? Może nie te szwajcarskie, może te lepsze? To nikt tego nie wie. Ale oni nie mieli zegarków. No zadzwonię do kata, łeb urwie panu, naprawdę, no. A skąd kolega mecenas wie? Bo u komunii nie byli. Kolega, jak coś chlapnie. No jak się czują teraz ci, co mają zegarki? Jak się czują? Komuniści. Jak...
Ja już nie mam więcej pytań, dziękuję bardzo. Przechodzimy do sprawy kolejnej. Tutaj jest za sprawa 148 na 36 kilo. No nie wiem, albo to jest afera mięsna, albo krawiecka. Co to jest? Bliżej nieznane, co to jest? Wprowadzi oskarżonego. Może być podejrzany. Że... A już jest. My mieliśmy... A to zgadza się, to jest to 148 cm, 66 kilo. Notowana? Mhm. To ona rozpoczęła tę głodówkę we Wronkach na znak protestu. Protestantka. Bezpartyjna. No. Już. No. Co oskarżona ma na sumieniu, proszę wyraźnie, głośno? Na sumieniu mam wyłącznie jedno imię i jedno nazwisko. Na morderstwo. Sąd interesuje, czyje to imię i czyje to nazwisko było. Swoje. Mam swoją godność. My chcemy. Chwileczkę. Chodź no to wróćcie. O co oskarżona jest oskarżona? O sutenerstwo. Co to jest? Mieszkam w suterenie. Paragraf 37 kodeksu karnego, prokuratorska, wasza mość. No. W kwestii formalnej, mość, jeżeli już. Kapuja. Mość powiedziała kolego, a nie mać. My ma... Tu chodzi po prostu o tą aferę Dibex czy Cipex, nie wiem jak mówię. Naród różnie kojarzy. Chodzi o handel żywymi ciałami. Aha. Kolego mecenasie. To jest to, co to Anna D., córka Marika i Walerego S. z tym Waldemarem P. Dobra. Mecenas skończy, bo alfabetu nie starczy. Dobra. Chwileczkę. Oni handlowali, tak? Tak, żywymi ciałami. Pojechały zarobić. Dewizy dla kraju. Wysoka sprawiedliwości. W kwestii formalnej tu nie ma sprawiedliwości, tu jest sąd. Mówmy wyraźnie sobie. I my. A więc wysoki sądzie, chciałabym... Słucham. Chwileczkę, w kwestii formalnej, jak mówi wysoki sądzie, to ja się będę odzywał, dobrze? A więc wysoki sądzie, słucham. Chciałabym dzisiaj porozmawiać z wami jak równy z równym. To tym razem z mecenasem, proszę rozmawiać. A w jakiej sprawie? W sprawie mojej serdecznej przyjaciółki, pobożnej dziwki Molly. To lubię. Mecenasie, nie mamy czasu na to. Idziemy teraz zająć się telewizją. O. W jakiej sprawie? W sprawie miliardów. Chodź. Ociepliło się, spłynęła kra, reda pustoszała już powoli, gdy przybiła do żaglowca łódź i na pokład weszła dziwka Molly. Miała bladą jak Madonna twarz, w złoto-rudej włosów aureoli, i biło od niej jakiś dziwny blask, jakby święta była dziwka Molly. Na ramionach miała barwny szal, w oczach miała wyraz melancholii. Ziemia święta, oto jest mój cel, tak kapitanowi rzekła Molly. Do Chrystusa z wami płynąć chcę, niechaj duszę zbawić mi pozwoli, za to ciało ofiarujesz nam? Tak kapitan rzekł do pięknej Molly. Oglądali niebo w oczach jej i sycili żądze swe do woli. Porzucili żagle oraz ster, bo kochali wszyscy dziwkę Molly. Którejś nocy pomyślała gość, skacząc prędzej z Bogiem
boli. I skoczyła w czarną otchłań wód i zniknęła w tej otchłani moli. W niebie rzekli, na wzbroniony wstęp, kto za życia grzeszni swa woli. Piekle rzekli, nie przyjmiemy jej, bo za grzech żałowała moli. I dlatego już od wieków wiek musi błąkać się nieszczęsna moli. Szlochy słychać pośród szumu fal i od męki nic jej nie wyzwoli. I my także do swych świętych ziem żegnujemy, trudząc się jak moli, zapatrzeni hen w daleki brzeg. A los bezlitośnie nas Wie kolega, co z nią zrobimy? No właśnie, co zrobisz z tą Złotowską, no co? Po prostu ja myślę, że umorzymy ją do końca. I oddamy potem do sądu ostatecznego sprawę. No jak sytuacja by się rozwijać, tak się rozwija, to nie trzeba będzie jej pomagać, prawda? Mecenasowi też tak a propos, ale chciałem powiedzieć, że jednak opracowaliśmy teraz w tej chwili z kolegą mecenasem własną koncepcję wyprowadzenia kraju z kryzysu. Słuchajcie, jaka prosta. Tylko nie mówcie nikomu, no. Tak, słuchajcie, nie. Niech się męczą. My mamy własną. Żeby wyprowadzić kraj z kryzysu, trzeba zrobić ściepę narodową i kupić bombę atomową. Tą bombą trzeba polecieć nad Arktykę, nad biegun północny, nad te wieczne lody i tamte bombę... Sru. Tylko mecenasie, kolega jest tutaj, nie jest u siebie. Tak, góra lodowa wbije się w powietrze na wiele prędkości i z całej siły uderzy w Szwecję. Sru. Szwecja się oderwie, ślizgaczem przez Bałtyk przeleci i w nas. Sru! My wyskoczymy, a Szwedzi będą na naszym miejscu. I jak po 36 latach se dadzą radę, to my wtedy wszystkich przeprosimy i wrócimy na swoje miejsce. A jak nie... To sru. To ma... Co to ma marudzi pod nosem? Może powiedzieć? Nie marudzę, tylko mówię skrótem. No to jakim skrótem? No sru. Co to jest? Socjalistyczna reforma ustrojowa. A no. To trzeba... Szefie? No? Jest coś do roboty? Nie ma. Jeszcze nie ma. No, a kryzys jest? Jest. To ciekawe. Pewnie. Robotnie. Gdzie? Ludzie w mieście gadają. Tak? Na wsi też już mówią. Nie, kolega nie wie, o czym mówię. Mówię, że ludzie w mieście gadają. Tak? Gadają. Że jak do końca lipca się to wszystko nie uspokoi, nie? Jak to wszystko my, nie? Naród, ludzie, nie? Ten... To jak a do to... tego lipca co będzie? A do którego, no? Jak to nie uspokoi, już mają tak zrobić, No? Kolego? Jak... A ja słyszałem, że jak to się nie uspokoi, to oni mają tak zrobi, oni to mają tak zrobi, tak mają zrobi. Ja to słyszałem w mieście. A ja w telewizji. Ja telewizji nie słucham, no. Ja do miasta nie chodzę, bo można po pysku dostać.
tylu ich tam stoi. Kolega Mecenasie, Wacka wczoraj zabrali. Za co? Do szpitala. To na co? No, wstrząs mózgu. Leciał z Markiem do roboty, nie? Nawzajem, o tak jak tu jest most. Leciał Wacek, a tu Marek, nie? Mhm. To jest kroniki wypadków. Czytał kolega? Mhm. Nie. No i oni biegli nawzajem naprzeciwko. Tu dołem pociąg przyjechał, zrobił dym. Wpadli w ten dym, Wacek z tej, Marek z tej. Nie widzieli się i stuknęli czołowo. I tak tragicznie, że Wackowi całe tutaj posa czaszki bęgła miał... To on zmieni myślenie. Zupełnie zmieni myślenie. Tu postawa czaszki, tu obsłonęła się półkula, przyjechali na auce i zabrali Wacka do szpitala. A Marka? Tutaj, proszę? A Marka? Skoczyła na 80 zł. I tak. A po 60 bym kupił. Kolega Mecenasie, kolega jest służbowo, niech nie zapomina. Służba służbą, ale żyć trzeba. Cio. A z takich, ciekawostek, to mecenas Tadeusz wrócił do kraju z Kanady. Mecenas Tadeusz? Tak, ten. Ten. Ten mecenas, który ten. Powiedział to, co myślał, zanim wyjechał. Tak. Wrócił do kraju. Wrócił. Tak. W Kanadzie się nieźle urządził, miał tam swoją kancelarię, prawda, miał swój... Swoją willę, dwie wille, jacht tam miał. Wszystko to zostawił i wrócił do kraju. Zatęsknił. Nawet, proszę? Nostalgia go zżarła. Czerwony krzyż go znalazł. W ramach łączenia rodzin. Ci to szukają. No mają taką po prostu, przepraszam, pracę. Nie szkodzi. No chce się spać, bo źle sypiam ostatnio. Takie sny miewam, mecenasie. Nie wiem, czy świadkowie mogą... Czy ktoś tłumaczy sny? Słuchajcie, śniło mi się ostatnio tak, że śpię. Na śnie? Okno otwarte, za oknem słyszę takie... I tak... Podbiegam do okna, otwieram i patrzę, idą. Kto? Lata 50. Oczywiście my przeciwko osobie naszego aktualnego premiera generała nic nie mamy, wręcz przeciwnie, tu na tej sali sądowej musimy się wytłumaczyć, że uważamy, iż wreszcie na tym stanowisku zasiadł człowiek szczery i prawdomówny, bo mówił i obiecywał, że będzie źle i jeszcze gorzej, dotrzymuje z żelazną konsekwencją. Ale jest parę osób w tym kraju, którym mamy co nieco do zarzucenia, dlatego właśnie im chcielibyśmy kolejny utwór zadedykować. Utwór jest oryginalnym, bardzo drapieżnym protest songiem, a dedykujemy go tym wszystkim, którzy w latach 70. bezskutecznie poszukiwali 20 miliardów, ale za to skutecznie oszukali 35 milionów. To są ruchy sceniczne. Pewien urzędnik z urzędu nie przyszedł dzisiaj do pracy. Chciał w ten sposób zaprotestować przeciwko niskiej płacy. La, 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 przeciwko niskiej płacy. A co za friko będzie w tym bezpieczeństwie służył? Głupich nie ma. A pewien kelner z Krystalu nie wydał reszty ze stówki. Chciał w ten sposób zaprotestować przeciw spadkowi złotu. I cała sala! La, 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 przeciw spadkowi złotówki. Na pysk! Zaś pewien złodziej, włamywacz, nic nie ukradł w pedecie. Chciał w ten sposób zaprotestować przeciw powszechnej tandecie. La, 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 przeciw powszechnej tandecie. Na całym Bożym świecie. Przyłoży ryja z leciem. Chciał w ten sposób zaprotestować przeciwko Chomejniemu. La, 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 przeciwko Chomejniemu.
a pewien piłkarz ligowy przyłożył w ryja sędziemu. Chciał w ten sposób zaprotestować przeciwko Chomejniemu. La, 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 przeciwko Chomejniemu. Oj, nie lubiał staruszka, bo niek jeden. Zaś pewien piekarz biały gwoździe zapiekał w kajzerkach. Chciał w ten sposób zaprotestować przeciwko rządom Gierka. La, 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 przeciwko rządom Gierka. No nie lubią staruszka, no, bo niek jeden. A pewna pani spod baru przestała się lekko prowadzić i wcale nie w ramach solidarności, ino z powodu starości. La, 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 ino z powodu starości. Tak. No nie lubiali staruszki, no. Wysoka jurysdykcjo, przechodzimy teraz do grubszej afery. Chodzi o sprawę szóstki, która uprawiała niekontrolowaną jazdę 6 minut na godzinę. Tak, chodzi o historie powypadkowe teraz. Ja natomiast muszę tutaj powiedzieć, no tutaj jurysdykcja chyba wie, o kogo chodzi, nie? Zwracam uwagę na jednego, bo są bezczelni niektórzy. Na przykład pan Andrzej Fedorowicz. Trzeba zwrócić uwagę na niego. Mamy donos, ach, tak zapisane, że 2 dni temu stała przy kiosku kolejka 120 osób po papierosy, to on poszedł bezczelnie i powiedział: przepraszam państwa, ja tylko po papierosy. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, tytułem pierwszej piosenki, które chciałbym państwu zaproponować, jest pytanie: czy dacie sobie radę sami? Pytanie owo stawia dziś pół Polski. Gdy wyrok zapadł już w procesie twoim, czy dacie sobie radę sami, Towski? Czy może jeszcze ktoś za wami stoi? A może jesteś pan w ubezpieczalni i masz cywilny każdy proces z głowy i PZU się tylko musi martwić, jak ubezpieczyć pana od odnowy? Cenzura chyba także ma problemy. Przez tę wojskową niby tajemnicę, że jeśli władza wchodzi w konflikt z życiem, to przyrżnąć władzy może też oficer. Kraj zmienił nam się dzisiaj generalnie, choć różne tego stanu są przyczyny, to jednak człowiekowi co z marmuru nie może dziś podskoczyć człowiek z gliny. A także człowiekowi co z żelaza, któremu dzień dzisiejszy nie jest metą. Człek twardogłowy wcale nie przeszkadza, czy nawet dobrze uzbrojony beton. Dziś podziękować winno ci pół Polski, bo bez twej znanej dzielnej hipokryzji to moglibyśmy chyba sami Towski w odnowę wierzyć nawet telewizji. Chciałem zapowiedzieć tego ptaszka. Tadeusz Sikora niedawno debiutował w naszym magazynie 60 minut na godzinę. No dzisiaj właśnie nie ma już magazynu, ale debiutant pozostał. Tadeusz Sikora. Proszę państwa, tytułem kolejnej piosenki jest Polonez. Polonez z puentą. Napisałem tę piosenkę do tekstu Macieja Szweda. Oto idzie pierwsza para, obydwoje tędzy w barach. Jedno pewne, że bez szabel, za to z tyłu ciągną kabel. To na czele grupy wiernych dziarsko kroczy pierwszy sternik, a za pierwszą damą Polski przewód wlecze się doktorski.
dalej idą bardzo pięknie. Pary ważne, nieprzystępne, idą mocni i mocniejsi, idą równi i równiejsi. Wojewoda z sekretarzem, jakże oni się kochają. Dalej cenzor z panikarzem, coś tam piszą, coś skreślają. Aktywista z aferzystą, jak papuszki nierozłączki. Kołnierzyki mają czyste, ale niezbyt czyste rączki. Plutonowy z panem z Ormo, pałka w pałkę, ramię w ramię, roztrząsają kwestię sporną, bić na oczach czy też w bramie. Idzie w czarnej swojej toze pan Kościelniak z długopisem. Dać mu nawet pornopowieść, też puentę jej dopisze. A na końcu tej kolumny ulizani pod publikę, czegoś bardzo z siebie dumni, idą wieczór wraz z dziennikiem. Tutaj na wypadek wszelki życzmy sobie, moi drodzy, by już nigdy żaden z wielkich poloneza tak nie zwodził. Otwieram Dom Kultury. Imię... Tadeusz, jeszcze nie teraz. Aha, powiesz mi kiedy? No, powiem. Gdzieś tak koło sierpnia przywałęsał się do nas piesek. Taki nasz, polski, nizinny, sympatyczny. O nie, powiem, wyszczekany. Bronił nas, nikomu obcemu nie dał wejść na nasze podwórko. No ale trzeba go było zarejestrować. Nie, trochę to potrwało, oczywiście tam parę razy chodziliśmy całą rodziną. No ale w końcu zarejestrowali, z tym, że dopisali nam dwa punkty. Przede wszystkim szczepienie. Piesek musi mieć zaszczepioną miłość do Stowarzyszenia Kynologicznego. Takie przepisy. Stowarzyszenie musi mieć zaś decydujący wpływ na rodzaj obrążyka, gańca i łańcucha. Trochęśmy się zmartwili, a piesek nic. Wybiegł na trawnik przed domkiem i podniósł nóżkę i sik. Jak się o tym dowiedziały te psy z sąsiedztwa, dalejże ujadać. Ten wilczur wszystkie dziury w parkanie pozatykał. To. Jakby się bałodrą zarazić, czy co, nie? Ten z kolei hart rył tam pod płotem, ale jakoś nie przylazł. Podobno dało się nawet słyszeć warczenie Pekińczyka u dalekich krewnych na przedmieściu. Obecnie jak na razie cisza i spokój. Czekamy na weterynarza. Otwieram Dom Kultury imienia wieszcza polskiego Rabindranata Tagore. Przepraszam bardzo, to jest kartka z otwarcia ulicy. Ślepej w dodatku. Otwieram Dom Kultury imienia wieszcza polskiego Adama Hanusz Mickiewicza, który niech żyje. Nie żyje. I tak od słowa do słowa Dom Kultury uważam za otwarty. Mamy tutaj różne sekcje. Sekcja rybacka, kto ma do tego odpowiednią żyłkę?
Dalej, sekcja ochrony środowiska przez niedopuszczanie zawodowców do amatorów. Dalej, kółko zapalonych recytatorów. Kółko graniaste. Dwa kwadraty i jeden niezależny, samorządny, branżowy trójkąt. Kraj nasz długo, bo długo, ale doszedł do czego doszedł, to też ma to, co ma. Czego najlepszym dowodem jest to, co jest. A ponieważ to, co jest, to nie jest to, więc nie ma nic. Czego najlepszym dowodem są pęknięcia skorupy ziemskiej w innych krajach. Na przykład dolar, który ciągle spada i spada na wspomnianą skorupę. I skorupa pęka. Załamuje się psychicznie, prawda? Również panująca swojego Caszuszusa. Susza! Wielkiej Brytanii jeszcze raz dowiodła przewagi naszego systemu. Wodociągowo-kanalizacyjnego. Kto mieszka na wyspie otoczonej wodą i nie ma wody, jest po prostu śmiesznie. Także samo nasz przemysł bieliźniarski dowodzi niezbicie, że gumka jest nierychliwa, ale rozciągliwa. Do naszych granic. I kiedy wreszcie gumka pękła, ukazała nam się goła prawda. Ale niezbyt pociągająca. Także samo nasz przemysł spożywczy wszystko zwala na przemysł pończośniczy. Ale to jest oszczerstwo, bo w samych rajstopach do dobrobytu nie dojdziemy. Także samo krzywa wieża w Pizie jest zbudowana przez naszych, bo nikt inny takiego skosu by nie osiągnął. Koledzy, stoimy mocno i pewnie w rajstopach na gruncie. Z czego to jest zbudowane? Co? Pustaki. Na pustakach. I mamy niezachwianą pewność, w przeciwieństwie do tych krajów, w których szerzy się problem alkoholizmu, im się wszystko chwieje przewadzeń kapitalistycznych. I ta niezachwiana pewność doprowadziła do wielkiego sukcesu rzeszowskich kolejarzy. Pociąg osobowy z Rzeszowa do Warszawy przyjechał na 3 dni przed terminem. Na tym kończę, bo ktoś pootwierał drzwi i jest cuk. Pani Siwakowa, pani zamknie te drzwi.
No. Dom kultury uważam za zamknięty. Pani Siwakowa, a co się dzieje za tymi drzwiami? Kto tam jest? Kto jest, pytam? Kto? A drzwi pani dobrze zamkła? Rygiel jest? No to nie wejdą. Tadeusz z Zosią do lasu umyka. Wzięli dwa piwa i trochę wałówki. Siedzą aż patrzą na skraju kocyka. Czerwone stoją mrówki. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Wejdą, nie wejdą. Tadeusz raz jest tym mrówką ogromnie, więc prowokuje je chlebkiem i miotkiem. Zosia zaś spuszcza oczęta swe skromnie i wieje od niej chłodkiem. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Wejdą, nie wejdą. Tadeusz przeróżne wyczynia sztuczki, to tutaj, to tam, znów miotku poleje, plezerek rozepnie ze sztucznej włóczki, a Zosia furt truchleje. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Zosia do Tadzia w serduszku ma zadrę, lecz głośno boi się krzyknąć pomocy, bo mrówki źle mogą odczytać adres i mogą wejść na kocyk. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą, Tak to Adamie nasz wieszczu niemały, nic się nie zmienia w staraniach o damę. Różne na kocyk już Zosie siadały, a mrówki wciąż te same. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Wejdą, nie wejdą, wejdą. Wejdą, nie wejdą. Wejdą? Nie wejdą. Otóż świadkowie, ławo wysoka, przysięgłych, przebiegłych świadków wszystkich, chcieliśmy poinformować, że wpłynęły pierwsze dowody rzeczowe wskutek postępowania sądowego z kryminalistyki, które doprowadziły do tego istniejącego kryzysu. Pierwszy dowód rzeczowy wygląda w ten sposób. Różnie na to mówią. Mówią na to trąbka narodowa, mówią na to trąbka niepokoju, a nas najbardziej interesuje to, że niektórzy z tej trąbki narodowej zrobili sobie grabie. Jest to po prostu narzędzie grabieżcy. Można powiedzieć. Można powiedzieć. Ale tutaj, prawda, komplet jest? Nie, jednego brakuje. Dobrze, mecenasie, dobrze. Dwa krajowe do Pragi, do Berlina. Dobrze, dobrze. No, i tu jeden. Trzeba będzie szukać. Mhm. Ale zabawka, co? Nęci, co? Tu teraz idzie o to miejsce walka, co? Kurde, jak oni się żrą, nie? Chętnych jest wielu, a jeden tron. Od dawna byłby spokojny nasz dom, gdyby zrozumiał, zwłaszcza on, co ma nerwy napięte do granic. Ma nerwy, bo chcą przyiwanić.
Ja... Manerwy i strachy na lachy, bo dostał list otwarty od kara Mustafy. No, kolego. Pamiętaj, przestańcie klapać, bo klapiecie, jakbyście byli... Ze związków branżowych. No. Ja czuję, jakby był jakąś szyszką. A ja miał na imię Albin. Kolego. Wróćmy do sprawy tej tutaj, no. Ja tak sobie myślę, cholerny świat, czas ucieka niższy człowieka, gdzieś stanowisko trzeba zająć, nie? A tu byśmy mieli jeszcze szansę, kolego mecenasie, tu, na starość, bo tu nie kolega spoczywa. Tak, tu zajmują miejsca ludzie pod 70, nie? Tutaj. Tak, może i lepiej nawet. Wiecie co? Ostatnia droga. Słuchajcie, wy tak się śmiejecie. Kto z was wierzy w tę odnowę, ręka do góry? Dzieci. Niemiec tak. Jest, nie ma. Bułgar siedzi. Bułgar, tak. No gości, witamy. I Czech, widzisz, i tych Czech. Słuchajcie, propozycja konkretna. Ludzie, jakbyście mnie wybrali sekretarzem. Teraz jest taki bałagan, że mogą. To czekajcie, od razu już nie wiem. Mam kandydować czy nie? Od razu mówię, że nie będzie lepiej. Ale będzie śmieszniej. To wam obiecuję. Pierwsze, co bym zrobił, to by was pocieszył jako naród. Czym? Słowami, wiarą, nadzieją. Chcecie, żeby was pocieszyć? A będzie głośno, chcecie? No, słyszę, jak się błaga lud. No, bodzie z państwa. A co, mam striptease zrobić? Kolego mecenasie, ja nie mówię, żebyś rozśmieszał. Znaczy, nie, to... Trzeba pocieszyć, no. Przecież to piękna sprawa, naród pocieszać. To jest takie cudowne uczucie, no. Obiecaj im coś. Obiecuję wam, narodzie, że do końca roku będą już kartki na wszystko. Widziałem, jak się cieszą? 52 sztuki, cała talia w kredensie leży. To będzie numer. Rodziny się zjadą, będą sobie ludzie grali. Chodzę margarynką, przebijam się lęcinką. Gramy? Kolego mecenasie, gramy? No to karpia w ciemno. To jest szuler mały. No to ja, gramy C2, tak? Mhm. To ja spaghetti. A to ja kolegę pastą do butów. No. Da, chwileczkę, no jaka pasta? Gramy, jadalne. A dzisiaj ludzie wszystko jedzą. No. Słuchajcie, chwileczkę, mecenasie, z tymi kartkami jest sprawa niewyjaśniona, śledztwo, w toku. Mm-hmm. Bo teraz prasa 3 dni temu podała, czytaliście? Nas jest 36 milionów, a wydali 42 miliony kartek. Widać, ktoś stacjonuje niezameldowany, prawda? Fajnie. Gramy dalej. Słuchajcie. Ludzie! Słuchajcie! Ludzie, jest sprawa taka... Ja go złapią, będzie siedział. Jest taka sprawa, jest godzina 3, ciszej. Bo ci, co stoją tam, myślą, że się zaczęło. Kolego... A, słuchajcie, mam takie pytanie. Jak już te kartki na dobre wprowadzą, to nasz pierwszy, jak się będzie nazywał? Carter. Nie. Nie, myślałem, że Kartkezjusz. Kartkezjusz. Kartkezjusz, to greko trzeba mówić. Greko, Kartkezjusz. Bo będziesz głodny.
Jak nie zjesz, nie? Ale słuchajcie, naprawdę, tak bym stanął, kurczę, i tutaj, to jest, ja się tutaj czuję, już się czuję tutaj, już się czuję, już mam dreszcze. Czuję to. Tak bym stanął tutaj, tu szklanka, tu zagrycha. To jaka zagrycha, jak tam w szklance jest woda? Byłaby woda, by się głupo nie gadało. No tak! Słuchajcie, ja nie... Szefie! No? Jest robota? Nie ma! Cieniuśko! O, cieniuś... Co to jest? To jest wisiorek! Widzę! Ręczna robótka! Widzę! Cepelia! Widzę! Już szósty! Po co tyle? Jak Tyrański zacznie gadać, to się jeszcze sześciu powiesi! No, kasie, żarty to... Jakby nie dało na przykład przez trąbkę narodową wyjść z tego kryzysu, to co nam zostanie, mecenasie? Siły nadprzyrodzone. Tak. To są dziedziny niezbadane. Gdyby nam się udało w pewnym momencie wywołać ducha wielkiego człowieka i przedstawić mu raport o stanie Rzeczypospolitej. Oho. Chcemy spróbować? Boicie się? Zaciśnijcie pięści jeszcze bardziej niż macie. Koncentracja maksymalna i myślcie o nim. Tam się patrz, mecenasie. Duchu. Lecę. A możemy wprowadzić taką atmosferę szekspirowsko-hamletowską, nie? Bo teraz naprawdę mamy taką sytuację, ludzie, no. Wody nie ma, światła nie ma, w sklepach nie ma, choć dziadów zagramy, ludzie. Duchu, ale już ostatni akt. Nie, wołaj ducha, nie. O duchu, o jak to by dobrze byłoby, gdybyś ty dzisiaj z mauzoleum stał. Kio. O, gdyby dusza weszła ci w ciało. Zobaczyłbyś by, zakutełby. Co szkody czynią niemało. Tak pochodziłbyś, popytałbyś wśród ludzi, cóż to się stało? Przecież to wszystko miało być tak. A jest. I by ci się zemdlało. I by go trucili ci, co go tak dobili, ale on już nie wstanie, bo by było powstanie. No.